Drogie ukochane, umiłowane kandydatki na księżniczki, drogie ukochane kandydatki na kobiety, zanim ktoś mi przerwie, w tym niezwykłym momencie, kiedy zdecydowałem się zdradzić wam najważniejszą tajemnicę, co zrobić, żeby uwieść skutecznie faceta. Uwieść skutecznie faceta, to znaczy spowodować, żeby on chciał, na stałe być z tobą. Do tej pory te wszystkie rady, które dostajecie od waszych koleżanek, mam, babć, nie są najwyższej jakości, ponieważ staracie się być szczególnie piękne, staracie się, że wydaje wam się, że im będziecie piękniejsze, tym większa szansa na to, że taki facet w końcu padnie na kolana, oświadczy się i będzie chciał was na stałe jako żonę albo stałą konkubinę. Natomiast informuję was, że facet, mężczyzna oczywiście uwielbia prześliczne kobiety, uwielbia, każdy z nas marzy o cudnej kobiecie. I to nie na raz, nawet na cały miesiąc, nawet na dwa miesiące, ale nie na dłużej. Bo sama uroda to nie jest to, co powoduje, że facet chce być z kobietą. To, co powoduje, że facet chce być z kobietą, to jest to, jak się on przy tobie czuje. Jeżeli facet przy tobie się czuje wyjątkowo, czuje się cudownie, czuje się, że każda sekunda spędzona z tobą jest najpiękniejsza w życiu, to on chce, żeby tych sekund było jak najwięcej i chce, żeby te sekundy, żebyś ty te sekundy spędzała tylko z nim. Dlatego nie jest ważne, jak wyglądasz. To, jak wyglądasz, jest bez znaczenia. To, jak się on przy tobie czuje, decyduje, czy będzie z tobą, czy nie. Oczywiście ma znaczenie to, jak wyglądasz w sytuacji, jeżeli chcesz z nim spędzić całkiem fajną przygodę. To tak, przygody to my kochamy z prześlicznymi laseczkami, ale na żony to wybieramy takie, przy których się dobrze czujemy. A potem to można zmienić. Potem to można, po ślubie można wszystko.